Witam, zakręcona. Faktycznie jesteś barankiem. Ale ze związku z tym, że masz więcej cech ryby. Cały czas przyglądam się temu kosmogramowi dosyć długo i masz ascendent w bliźniętach. Jednak to daje taki efekt. Jakby to wytłumaczyć? Bo to jest trudne dosyć. Jesteś ku pomocy innym. W dodatku masz Saturna bardzo wysoko, co ci daje ogromną matematyczność. Szkoda, że cię nie słyszę, bo wtedy bym był dużo łatwiej rozmawiać z tobą. Masz po drugiej stronie Jowisza, też daje ci to ogromne szanse na swoje życie. Teraz tak, jaki bym wybrał kierunek? Tak nie słuchając ciebie, wybrałbym chyba którąś z ekonomii. I w ogóle ciebie będzie pociągać dwuzawodowość. I zawsze ci radzę pracować przy dwóch biurkach. Jedno biurko z tej, drugie z tej. I jak się zmęczyłaś przy tym, przesiądź się tu i z powrotem. Też ucz się z dwóch książek. Dużo łatwiej ci będzie. Dwóch przedmiotów naraz się ucz. Nie tak, że tak, tylko po prostu 5 minut temu, 5 minut temu. Tu czytasz. Ja tak się uczyłem astrologii i to przez wiele, wiele lat. I do tej pory taką metodę stosuję. Wykonuję 20 rzeczy naraz. A inaczej bym zwariował. Po prostu nie wytrzymałbym psychicznie tak długo pracować. Jednak chyba ekonomia i... Jednak. I popieram to, co powiedziałem. A kogo powinna się wystrzegać? No przede wszystkim... Nie wiem. Nie ma tak, że w kosmogramie możesz się wystrzegać. Przede wszystkim uciekaj. Uciekaj od raków, od koziorożców. Już byłem, żeby bronić się od chłopaków z tego znaku. Znaczy raka i koziorożca też wykluczone. Wcześniej nie miała żadnych kłopotów. Jeszcze na wszelki wypadek bym wyeliminował. Ja mam tutaj kosmogram i dlatego się tak zastanawiam. Nie to wszystko. Teraz jakie kierunki? No tak jak powiedziałem, ta ekonomia. Tutaj na blogu nie za dużo mogę powiedzieć o tobie. Ze względu na to, że po pierwsze... No wiesz, o co chodzi. A w dodatku chyba to ci starczy. Jeżeli nie starczy, to daj znać. Co więcej, a jeszcze jedna rzecz, na blogu mogę umieszczać i czasami umieszczam, ale to tak sporadycznie, jak wygląda praca astrologa, jak to wszystko wygląda. Ale w rzeczywistości ja musiałem tutaj poświęcić kilkanaście dni, żeby na przykład jak? Odpowiem ci jeszcze inaczej. Parę godzin temu dzwoniła dziewczyna, jest godzina 18. A zaczęliśmy o godzinie tam 10 czy 11. Skończyliśmy koło 3. To jest proste. Ale ja ją miałem na żywce. Ja ją słyszałem. I wtedy tak. Ale to trzeba się ze mną umówić i trzeba uzgodnić pewne sprawy. I to jest zupełnie normalne. Tak jak mam odpowiedzieć, to odpowiadam jak najkrócej. I bardzo się cieszę. A to właściwie tyle. No nic, trzymaj się ciepło i no cóż, na razie tyle. Dziękuję.